O, ja ten. A te kolumny, żeby było widać. Jak się ludzie pojawią, to mi powiesz. Będą widzieć. Już jest połączenie? No jest na żywo. Paweł, zostałeś uniewinniony. Tu wszyscy się cieszyliśmy, nagraliśmy materiał. Jesteś niewinną osobą w dniu dzisiejszym. Nie idziesz, siedziesz. Nie masz 58 lat więzienia w Grecji. Jestem tak wzruszony, naprawdę jestem zmęczony, ale musimy lecieć. Mamy 250 km teraz do lotniska, do Aten. Moi drodzy, i wieczorem zrobimy transmisję. Ja będę koło 19:20 w Warszawie. Wieczorem podzielę się z wami tą radosną nowiną. Adwokaci są w szoku. Powiedzieli, że bardzo rzadko takie sprawy się kończą uniewinnieniem. Prokurator nawet, moi drodzy, prokurator żądał uniewinnienia pana Pawła. Myślę, że to wspólna nasza cała siła adwokatów, akcji Stop Pomówieniom, moje, że tu przyjechałem, też wasza, konsulatu, nagłośnienia. Trzeba nagłaśniać takie sprawy. Paweł, nie byłeś sam i jesteś dzisiaj osobą niewinną. Możesz się napić szampana z rodziną, twój koszmar się skończył, a pieniądze, które zainwestowałeś w tą sprawę i twoja firma, zostaną zwrócone przez grecki tutaj rząd. Schodzi ze mną te emocje, bo czekaliśmy, moi drodzy, ponad 2 godziny czasu na ogłoszenie wyroku. Jesteśmy po wszystkim, bardzo się wzruszyłem. Nagraliśmy oddzielny materiał z adwokatami. Opublikujemy ten cały wam materiał, co tu 2 dni robiliśmy. Paweł, cieszę się twoją wolnością, moi drodzy. Super. Tyle. Lecimy naprawdę na lotnisko, żeby na samolot się nie spóźnić.